Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z pokładu dość nietypowego samochodu. Jak zdążyliście zauważyć, tym nietypowym samochodem jest Hyundai Elantra i wcale nie mam na myśli jego wyglądu, a jeśli jesteście ciekawi, o co mi w sumie chodzi, zapraszam na test. Standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, mogą taki samochód sprawdzić. Co trzeba zrobić? Wchodzimy na stronę carvertical.com, pobieramy raport i sprawdzamy, czy samochód, którym jesteśmy zainteresowani, nie był na przykład skradziony, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu i czy nie jest powypadkowy. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie. Pamiętajcie, że możecie zrobić to teraz 10% taniej. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu. Także bądźcie czujni, nie dajcie się oszukać i zróbcie wszystko, aby Wasz wybór był po prostu najlepszy. A my przechodzimy do testu. Na początek wyjaśnimy sobie, co ja w ogóle miałem na myśli, mówiąc, że jest to dość nietypowy samochód. Oczywiście wygląd mocno się na to składa. Tutaj nie ma co ukrywać, że jest to bardzo charakterystyczny samochód. Wierzcie mi, że masę ludzi patrzyło się na mnie, jak jeździłem w różnych miejscach, czy gdzieś w galeriach, czy gdziekolwiek. Bardzo zwraca na siebie uwagę ten samochód, mimo że jest czarny, nie jakiś na przykład zielony, tak jak Mokka ostatnio, która rzucała się w oczy kolorem, no to ten samochód jest narysowany bardzo odważnie. Jest tutaj jedno pytanie. Jak ten design zachowa się za pół roku, za rok? Bo tak odważnie narysowane samochody, bardzo często jest tak, że na początku mówimy wow, ale czad, a na przykład po roku, czy tam nawet krócej, samochód się nudzi, bo po prostu jest zbyt kontrowersyjny. Często tak się zdarza. Nie wiem, jak będzie w przypadku nowej Elantry, bo oczywiście musi minąć po prostu trochę czasu. Zobaczymy. Na ten moment ten samochód podoba mi się bardzo, ale rozumiem, jeśli ktoś powie wręcz odwrotnie, że jest tragiczny. To jest design na zasadzie take it or leave it, bo jestem w stanie uwierzyć, że albo pokochacie ten samochód, albo powiecie, że jest tragiczny. Ja jeszcze troszkę rozwinę. On mi się bardzo podoba z przodu i z tyłu. Najgorzej wygląda z boku. I jest proste wytłumaczenie. Tu są za małe koła. Mamy trzy wersje wyposażeniowe. Jeszcze troszkę o tym powiem później. W najniższej wersji mamy stalowe 15. W środkowej mamy 16. Tu mamy w najwyższej 17. Ale to jest i tak troszeczkę za mało. Ale przód, tył, rewelacja. To światło z tyłu, które przechodzi przez całą długość samochodu. Naprawdę, moim zdaniem wygląda to kapitalnie. Ale nie o tym chciałem powiedzieć pod kątem tego, że ten samochód jest nietypowy. Otóż, jeśli jedziecie z kolegą, zobaczycie na przykład Elantrę i lubicie się zakładać, o ciekawe, co ma pod maską, to moja podpowiedź, stawiajcie śmiało, że ten samochód, który właśnie minęliście, pod maską ma wolnossące 1.6 o mocy 123 koni mechanicznych. Jak przejedzie druga Elantra i będziecie chcieli postawić na to, jaki ta miała silnik, sugeruję 1.6, wolnossące, 123 konie mechaniczne. Jak przejedzie trzecia Elantra i Wasz kumpel będzie kombinował i będziecie chcieli postawić, jaki ma silnik, podpowiadam, stawiajcie 1.6, wolnossące, 123 konie mechaniczne. Czemu? Odpowiedź jest banalnie prosta. Bo na naszym rynku Elantra występuje tylko i wyłącznie z takim silnikiem. I teraz zobaczcie, jaka trochę jest dziwna sytuacja. To jest mega klasyczny silnik. Wolnossące, nie żadne 1.0, 1.6. No może nie jakaś wielka pojemność, ale też nie mała. Żadnych tutaj udziwnień, prosty silnik. Skrzynia manualna lub do wyboru automatyczna. Też za chwilkę to rozwinę. Ale taka mega normalność, jak to było kiedyś, dziś jest czymś bardzo nietypowym. I teraz w pewnym sensie jest to ogromny plus tego samochodu, ale może to być też bardzo duży minus dla osób, które chciałyby mieć Elantrę po prostu troszkę mocniejszą. Bo teraz tak, możecie mieć skrzynię manualną, ja z taką jeszcze nie jeździłem, albo jeśli chcecie automat, bezstopniowe CVT, co ważne, z symulacją zmiany biegów. Jak część z Was pewnie wie, ja jeżdżę CHR-ką, która skrzynię bezstopniową ma tragiczną. Ta skrzynia jest o niebo lepsza, o niebo, ale nadal nie jest to skrzynia, która potrafiłaby sprawić, że powiem, że polubiłem CVT. Ma te wady, gdzie większość skrzyń CVT ma dokładnie to samo, czyli chcecie wyprzedzać, robi się dosyć głośno i po prostu jest taka średnio przyjemna w obsłudze w porównaniu do klasycznych skrzyń automatycznych, szczególnie dwusprzęgłowych, ale w porównaniu na przykład do tej toyotowskiej, rewelacja. No tyle, że zostajemy przy 123 koniach. I teraz tak. Elantra może robić na Was z zewnątrz wrażenie bardzo agresywnego, dynamicznego samochodu.
Przyspieszenie tego samochodu do 100 km na godzinę to 10,7 z CVT, 10,6 z manualną skrzynią. Na papierze może nie wygląda to bardzo źle, ale wsadźcie do tego samochodu 4 osoby i pełen bagażnik, no to wyprzedzanie tira to nie będzie czynność, przy której będziecie ziewać. Nie ma cudów, 123 konie, wolno sące, no nie ma turbo, także nie spodziewajmy się po prostu nie wiadomo czego. To jest samochód do spokojnej jazdy. I oczywiście coś za coś, bo odwdzięczy się nam całkiem fajnym spalaniem. Jakieś drogi poza miastem ja potrafiłem schodzić poniżej 5 litrów. Autostrada to będzie koło 7. Jeżdżąc cały czas po Warszawie, ja mam powiedzmy 7,5, ale naprawdę było dosyć dużo korków. Jak trafiały się takie dni, gdzie tych korków było troszkę mniej, potrafiłem spalać tych litrów 7. Także jak na rozmiar samochodu, bardzo dobry wynik, po prostu coś za coś. Z jednego względu szkoda mi, że Hyundai nie proponuje tutaj na naszym rynku mocniejszych silników, a mianowicie z takiego, że ten samochód ma bardzo fajne zawieszenie, bardzo fajnie się prowadzi. To jest raczej auto dla osób, które stawiają pewność prowadzenia nad komfort, bo ono jest bardzo przyjemnie sprężyste, ale raczej dla tych osób, które po prostu wolą sztywniejsze zawieszenie. Chociaż ogólnie tutaj komfort jest moim zdaniem i tak na bardzo wysokim poziomie. Ale biorąc pod uwagę właściwości jezdne tego samochodu, to jak on potencjalnie mógłby się fajnie prowadzić przy mocniejszym silniku, no to szkoda, że go po prostu tutaj nie ma. Przydałby się moim zdaniem po prostu wybór. Przejdźmy sobie troszkę do środka. Jak samochód wygląda, widzicie, to jest oczywiście kwestia gustu, czy komuś się to będzie podobało, czy mu się to nie będzie podobało. Są natomiast dwie rzeczy, których obecność jest nie do zrozumienia. Pierwsza, nie było pasażera w tym samochodzie, który nie pytałby się o to, co mamy tutaj, czyli takie kółko z kreską w środku, które teoretycznie powinno służyć do, nie wiem, może zrobić głośniej, ciszej, ogólnie powinno się to dotykać, przekręcać, coś robić więcej, mniej. Teraz odpowiadam na pytanie, do czego to służy? Do niczego. Nie robimy tym kompletnie nic, z tego co wyczytałem, gdzieś tam na rynkach, w których możecie kupić na przykład Elantra N-Line, można tutaj zmieniać tryby jazdy. No ale skoro to jest tak zrobione, każdy się pyta, co się tym robi, po co to jest. Po nic. Druga rzecz to. O ile z punktu widzenia, czy z punktu siedzenia kierowcy, to jest po prostu odsunięte i jakoś tam mocno nie przeszkadza, to siadając tutaj, czujesz się, że jesteś taki ściśnięty. I teraz tak, w czym to ma pomóc? Przecież jak wysiadasz, no to możesz się złapać ewentualnie uchwytu gdzieś tam przy drzwiach, no ale nie tu. Jak siedzisz, to też Ci to nie jest potrzebne, żeby się trzymać, bo w sumie po co? No kto jeździ tak? Nie wiem, po co to jest, bo ani to nie wpływa na jakiś ładniejszy wygląd, ani no w sumie nie wiem, po co to jest. Trochę bez sensu. Ale już samo wykonanie wnętrza, no ja jestem już kupiony tym, że ten samochód jest czarny i ma jasną tapicerkę. Ja uwielbiam takie połączenie, bo czujecie się po prostu wsiadając jak w aucie wyższej klasy. Słowa premium używał nie będę, ale naprawdę jest tutaj pierwsze wrażenie jest wow. Bardzo wpływa też na to kierownica, która jest mega przyjemna. Jedna z najfajniejszych rzeczy w tym samochodzie we wnętrzu to po prostu kierownica. Gruba, czteroramienna, super. Jak lubicie jeździć na przykład tak, to fajnie się tą kierownicę trzyma tutaj, bo macie za co złapać, także super. I ogólnie materiały może nie są jakieś takie, że opadnie Wam szczęka, ale jest to wszystko fajnie spasowane, bardzo dobrze. Chociaż jeden minus, samochód ma przejechane niecałe 9000, da się słyszeć drobne skrzypienie gdzieś tam na nierównościach, także coś takiego zauważyłem. Z rzeczy, do których mogę się delikatnie przyczepić, to asystenci, czy to pasa ruchu, czy pojazdów w martwym polu, którzy są po prostu zbyt wrażliwi, jeśli można użyć takiego słowa. Za często się włączają i czasami nic się w sumie nie dzieje, a one już krzyczą, także to, jak to w Hyundai'u, delikatnie może czasem denerwować. No i wyciszenie, które jest ogólnie bardzo spoko, ale gdzieś tak do 100-110 na godzinę. Powyżej, czy gdzieś tam przy prędkościach autostradowych, no to moglibyśmy się spodziewać, że będzie troszeczkę lepiej. I też jeszcze jedna rzecz, do której ja zawsze będę namawiał do kupowania, już nieważne, czy to ten samochód, czy inny. Jak macie opcję do kupienia systemu, który ostrzega Was o pojazdach zbliżających się poprzecznie, to róbcie to zawsze, bo to jest kapitalny system. On mi się w tym samochodzie kilka razy przydał, bo stawałem w takich dziwnych miejscach, także jak możecie, to zawsze to bierzcie. Wirtualne zegary, jak ktoś lubi, to myślę, że będzie zadowolony. Jest parę fajnych ustawień. Zobaczcie sobie, jak to w Hyundai'u. Mnie się one akurat podobają. I wyświetlacz tutaj centralny, który, jak to w Hyundai'u, ta obsługa jest dosyć prosta. Bardzo dużo funkcji.
Jedyne, do czego ja mam zastrzeżenia, to aspekt, który na który ja mocno zwracam uwagę, czyli dźwięk. Ja mam tutaj lepsze audio, system Bose. Też wiele razy mówiłem, że jeden z moich ulubionych, Ideal Mazda 3. No to tutaj to audio gra bez szału. Nie jest źle, ale na pewno to nie jest samochód, do którego ja idę po to, żeby pojeździć, posłuchać muzy. Szkoda. Ale we wnętrzu jestem przekonany, że większość z Was, szczególnie w tak skonfigurowanym wnętrzu, będzie czuła się świetnie. Krótko mówiąc, będzie czuła się jak w aucie klasy wyżej. I ogromny plus za klimatyzację, czyli cieplej, zimniej, pasażer cieplej, zimniej, po prostu pokrętła. Jeśli chcemy większy nawiew, mniejszy, to też możemy to zrobić przyciskiem. Mega. No i przejdźmy teraz do dwóch aspektów, które w tym samochodzie, moim zdaniem, są w sumie najważniejsze. Zacznę od bagażnika. 474 litry. Wynik całkiem spoko. Może nie taki, że urywa, nie powiem co, ale jest bardzo ok. To, co ja się troszeczkę obawiałem, to widoczność do tyłu. Przez to, że zobaczcie, jak szyba z tyłu jest bardzo pochylona, ale nie, jest bardzo dobrze pod tym względem. Ale o czym chcę powiedzieć? Wielkość Elantry. Miejsca dla pasażerów w tym samochodzie jest od groma. Może troszkę mniej nad głową, ale zobaczcie, jak to wygląda na wysokości kolan. Jest naprawdę bardzo dobrze. Z przodu, wiadomo, oczywiście też będzie tego miejsca bardzo dużo. Ogólnie, aby zobrazować Wam rozmiar tego samochodu, jego wielkość, powiem tylko tyle, że jego rozstaw osi jest o 5 cm większy niż nowej Octavii. A to już o czymś świadczy. I czemu uważam to za tak ważny aspekt? Dlatego, że przechodzimy do punktu głównego programu, czyli ile to kosztuje. No i ciekawy jestem, patrząc na ten samochód z zewnątrz, jaką kwotę bazową byście rzucili, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny. No to śpieszę z odpowiedzią. Biorąc pod uwagę cenę katalogową, już z pewnym upustem, ale takim standardowym, cena nowej Elantry startuje z pułapu 75 900 zł. Za skrzynię manualną. Silnik jest jeden. Mamy trzy wersje wyposażeniowe. Oczywiście to jest podstawowa wersja, ale chcąc kupić taki samochód w całkiem dobrze wyposażonej tej drugiej wersji, zrobicie to poniżej 90 tysięcy złotych. Wybierając nawet skrzynię CVT, zrobicie to poniżej 95 tysięcy złotych. Za tak duży samochód. Biorąc sobie full opcję. Zobaczcie, ja nie będę wszystkiego wymieniał, ale mnie tutaj naprawdę niczego praktycznie nie brakuje. Skóra, wentylacja. Grzanie to oczywiście nie mówię. Indukcja, kamera, zresztą bardzo dobra. Naprawdę świetna jakość obrazu. Zegary cyfrowe, Bose i tak dalej. Tu jest naprawdę wszystko, brakuje mi tylko head-upa. Taki samochód to nadal granice 115 tysięcy. Tego rozmiaru, tak jak Wam powiedziałem. I to się oczywiście może wydawać wcale nie mało, tylko że weźcie dzisiaj Honda Jazz albo Mazda 2. Skonfigurujcie najwyższą wersję. Pododawajcie te wszystkie rzeczy, które tutaj są, a też wszystkich nie będzie można dodać. Zobaczcie, ile taki samochód będzie kosztował. No i teraz odnosząc, naprawdę kawał fury. I to jest ten aspekt dla mnie w tym samochodzie najważniejszy i ten nietypowy. Da się dzisiaj pójść do salonu, mieć 90 tysięcy i wcale nie jesteście skazani na klasę B albo na jakiś kompletnie goły kompakt. Nie wiem, czy to jest kompakt, bo to jest samochód większy niż i30, nawet w katalogach Hyundai'a sklasyfikowane jako tak zwane największe auto osobowe, czyli po prostu numer wyżej niż i30, czyli coś większego niż kompakt, naprawdę bardzo dużo miejsca, można mieć fajne wyposażenie, można mieć automat i nie trzeba wydawać 120 tysięcy. I tutaj tylko tyle mogę zrobić dla Hyundai'a, naprawdę wow, można. Wiąże się to oczywiście z tym kompromisem, że po pierwsze, wygląd musicie zaakceptować, bo jest mocno charakterystyczny, ale ja na przykład nie musiałbym tego akceptować, bo mi się to bardzo podoba na dzień dzisiejszy, ale silnik musicie zaakceptować, wolno ssące, 1.6, 123 konie. Jeśli nie potrzebujecie okupować lewego pasa na autostradzie, nie latacie tysięcy kilometrów i się cały czas nie spieszycie, nie wyprzedzacie non-stop tirów, chcecie jeździć normalnie, bo nie trzeba tym samochodem jeździć wolno i ślamazarnie. Jeśli chcecie jeździć normalnie, wystarczy Wam coś takiego, sprawdźcie, bo ja zawsze to mówię, sprawdźcie, pojeździcie i jeśli to Wam wystarczy, to to jest kapitalna propozycja na dzisiaj w kwestii to, co dostajemy za tyle, ile płacimy. Wielkie brawa dla Hyundai'a.
Naprawdę bardzo przyjemny samochód. On ma wszystko zrobione tak, jak musi być. Nie wiem, auto hold, teraz zwróciłem uwagę. Jak stoicie na światłach, nie musicie wciskać tego pedału, tak jakbyście chcieli, nie wiem, zrobić dziurę w podłodze. Wystarczy lekkie naciśnięcie hamulca, samochód nie pojedzie dalej. Android Auto, CarPlay, wszystko działa tak, jak powinno. Jeśli chodzi o obsługę, wszystko jest pod ręką. Naprawdę kawał dobrej roboty. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jak będę widział gdzieś Elantrę, jadąc sobie gdzieś po mieście, to będę wiedział, że jedzie to jeden z najrozsądniejszych wyborów, jakich można w ogóle dzisiaj dokonać, kupując nowy samochód. Jeśli chcecie coś większego niż klasa B, nie chcecie wydawać 120 tysięcy i oczywiście ten wygląd jest dla Was fajny, to najbliższy salon Hyundai, ja zdecydowanie polecam sprawdzić to auto. Dajcie znać, co Wy o nim sądzicie, jak Wam się podoba przede wszystkim, bo jestem bardzo ciekawy, czy to, że podoba się mnie, to jakiś wybryk? Czy są też inni, którzy uważają ten design za całkiem spoko? Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Pamiętajcie o subskrypcji. Jak Wam się chce, to ocencie film. Jak Wam się nie chce, to nie oceniajcie. Ale pamiętajcie o kolejnym, który już niebawem. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!